Hej, witajcie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać fajny, ciekawy sposób na podniesienie awaryjne szyby w pojeździe Renault Megane 2 1.6/16V. Problem jest taki, że nie działają tylne szyby. Rozkręciłem już drzwi, wygląda to tak. Nie będę tutaj wdawał się w jakieś tam szczegóły, gadanie głupot. Powiem Wam, na jaki ciekawy sposób wpadłem, aby podnieść po prostu awaryjnie szybę. Zbliża się zima, więc jest problem, bo wiadomo, wieje przez okno. No więc tak, po rozkręceniu tapicerki, zdjęciu drzwi, rozkręceniu silnika, widać sam jego rotor. Wpadłem na taki ciekawy pomysł, że można po prostu kręcąc samym rotorem podnieść sobie drzwi. Nie wiem, czy widać na tym filmiku, raczej nie widać, ale drzwi... Ale szyba powoli się podnosi. Niestety trzeba trochę sobie pokręcić, ale jest to możliwe, bo jak wiemy, podnieść szyby w żaden inny sposób się nie da, ani ciągnąć za linkę, ani w żaden inny sposób z tych nie pomaga. W moim przypadku problem polega na samej elektryce, ale jest gdzieś bardziej z przodu, ponieważ z tyłu wszystko sprawdzone, wszystko było ok. W sumie przewody, bezpieczniki jest dobrze. Nie wiem, dlaczego nie działają te tylnie szyby. Co ciekawe, raz na jakiś czas potrafią zadziałać, działają ok, ale przez większość czasu nie działają. Dlatego teraz tak, pomagam sobie kręcąc samym rotorem silnika do siebie i szyba nam się powolutku podnosi. Także to chyba było na tyle. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.